naszym Panem jest. Alleluja. Jezus Chrystus naszym Panem jest. Alleluja. On kocha mnie, On kocha mnie. Alleluja. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z nami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Wczoraj, kiedy byliśmy na górze Tabor, mogliśmy zauważyć także cztery bardzo szczególne mozaiki mówiące o przemienieniu. W centrum oczywiście było to przemienienie historyczne z góry Tabor, ale obok, poniżej, cztery inne, w szerszym tego słowa znaczeniu, mówiące o przedziwnych przemianach dokonanych przez Boga po to, żeby był pośród nas i nas przemienił. Najpierw narodzenie Pana Jezusa. Boże Słowo staje się ciałem, staje się człowiekiem. Dalej Eucharystia, chleb, który jest życiem i życie daje. Trzecim to Chrystusowe zmartwychwstanie, Jego przejście ze śmierci do życia. I na koniec powszechne zmartwychwstanie i triumf baranka ofiarowanego za grzechy świata, baranka, który umarł i który żyje na wieki. Dzisiaj w tym cudownym miejscu chcemy świętować przede wszystkim tajemnicę Eucharystii, przemiany chleba w Chrystusowe ciało i wina w Jego krew. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Byśmy byli godni właśnie tego życia wiecznego i byli godni karmienia się Eucharystią. Na początku tej mszy świętej ukorzmy nasze serca i wyznajmy, że jesteśmy ludźmi grzesznymi.